tutaj może się wydarzyć wszystko, absolutnie wszystko. Który z nich pokaże charakter? Przekonajmy się. Zobaczmy. I zobaczmy. I tak, już podchodzi Marcin. Najman walczy zupełnie inaczej niż z Lizakiem. Biegnie do przodu. Ale jest tam złość w oczach Najmana. Ależ chce tutaj Adrenczes go sprowokować. Czeka, by odpalić prawą rakietę, tak. Oj, co za kolano, ale próbuje obalić cios i udaje mu się. Przewraca 20 kilo cięższego Najmana. Zobaczymy, jak Marcin Najman zachowa się w parterze. No, na tą chwilę uderza ciosa, który chyba też do końca nie wie, co powinien robić z tej pozycji. Chwila, bo są uderzenia w tył głowy. Amadeusz Ferrari wariuje tam, wrzeszczy, żeby to się tylko tak nie skończyło. Oj, oby nie. Tutaj mocno Ferrari wpłynął na sędziego razem z całym narożnikiem, wrzeszcząc, że tył głowy. No ja mam tylko nadzieję, że Adrian wstanie i będzie walczył dalej, naprawdę. Bo jeżeli chciałby to wykorzystać, to ma po prostu idealną okazję. Ale chyba chce to wykorzystać. Tak, tak, to widać. Nie, no panowie, nie straszcie, nie straszcie widzów. Tak, no niestety. Ale na to wszystko wskazuje. Ma 5 minut, żeby dojść do siebie, ale ja się bardzo o to obawiam. Adrian, nie rób nam tego. Że Adrian straci przytomność, tak? Nie. Pamiętajmy, że to były bite ciosy z dołu, z pozycji bocznej. No. Ale do tego można opowiedzieć, jak Krzysztof Głowacki go znokautował. Wiesz, tutaj historie napiszą się same. Natomiast tak, ja naprawdę mam nadzieję, że Adrian wykorzysta całe 5 minut, może nawet 10 tam leżeć, byleby wstał i walczył dalej. No ale ja myślę, że już nie dojdzie do siebie. Tak, widzimy tutaj mocno oddychający Adrian cios. Nie wygląda na zawodnika, który miałby ochotę kontynuować ten pojedynek, dlatego tutaj chyba ten czas 5 minut nawet nie zostanie wykorzystany. Szkoda. No szkoda. Znaczy, jeżeli sędzia zatrzyma ten pojedynek, to wyobrażam sobie te gwizdy i wyobrażam sobie, co państwo będą mówić w swoich domach. Koniec! A Najman triumfuje. No tak, tylko poczekajmy na oficjalny werdykt. Tutaj werdykt dla Marcina Najmana nie jest do końca sprawą priorytetową. On chciał, aby Adrian cios leżał w klatce i właśnie Adrian cios to czyni. I to mu się udało. Tak, i to mu się udało. No tutaj o legalności tych ciosów i... Tak to miało wyglądać. Adrian aż wyjedzie na noszach. O tym, czy to było na tyle mocne, aby powodować takie obrażenia, oczywiście będziemy dyskutować, ale fakt jest, co Marcin będzie mówił w wywiadach, że on ma takie uderzenia w parterze. Zobaczmy powtórki. Tu było mocne kolano. Nie, tak nie dostał tego kolana. Natomiast tutaj obalenie. Marcin swój cel osiągnął. No i teraz zobaczmy. Tutaj te ciosy są styczne z uchem, a więc one są jeszcze legalne. Tak. Tutaj raz. Te, gdzie rękawica nie jest styczna z uchem, są ciosami nielegalnymi, tak jak ten właśnie przed chwilą. Ale raczej ja bym uznał te ciosy i sędzia Bońkowski jest dosyć doświadczonym sędzią. Stał blisko, widział, więc według mnie te Zobaczmy tę wściekłość u Marcina Najmana. Jak to skomentujesz, Kornik? Nie widziałem, czy te ciosy zadawane na końcu były styczne z uchem, ale te, które były zadawane przodem do kamery, to większość z nich była legalnych. Tak, większość z tych ciosów 100% była legalna. Natomiast przypomnijmy, naprawdę można mieć ogromną kontuzję po uderzeniu w tył głowy, mimo że tutaj nic się nie wydarzyło, ale też przyznajmy, że liczyliśmy na coś zupełnie innego. Tak, oczywiście liczyliśmy na coś zupełnie innego, dlatego... Ale oczywiście Adrianowi życzymy jak najwięcej zdrowia. Ta muzyka nie jest dobra w tym momencie. Marcin Najman świętuje również publiczność. Ale posłuchajmy oficjalnego werdyktu. Panie i panowie, zwycięzcą walki przez dyskwalifikację Adrian Cios!
Czyli jednak dyskwalifikacja. Jednak dyskwalifikacja, chociaż tak jak mówimy, dla mnie też większość z tych ciosów była prawidłowa. Marcinie, widzieliśmy, że świętujesz, Arek przeczytał werdykt, przegrałeś ten pojedynek, ale ty jesteś zadowolony z tego, co widzę. Absolutnie, poza tym nie uważam, żeby tam były faule, po prostu się najzwyczajniej Adrian Ciot obsrał i nie chciał dalej walczyć. Nie wierzcie w to, to jest pierdolony atencjusz i tchórz, on nie chciał walczyć. Ale uważasz, że ani razu nie uderzyłeś go w tył głowy? Jeżeli uderzyłem go w tył głowy, to było to w ferworze walki. Normalny wojownik się otrzepuje i walczy dalej. A Ciota zwieźli na noszach!